Godzina 6. Rozpoczynamy kolejny aktywny dzień. Lecimy na rejs po wyspach. Zaczniemy od Pamilaka, później oglądanie delfinów. No zobaczycie. Też. Nie będziemy nudzić. Dotarliśmy na wyspę Pamilakan. Płynęliśmy chyba z godzinę. No, godzinkę płynęliśmy. Silnik był tak głośny, że do tej pory słyszymy szum w uszach. Przejdzie? Przejdzie kiedyś. Wyspa Pamilakan jest mało turystycznym miejscem. Przyjdę się tutaj głównie obserwować rafę wokół wyspy. I jest to miejsce wypadowe na oglądanie delfinów. Słuchajcie, jesteśmy po snorkelingu na Pamilakan. Piękna rafa koralowa. Trudne słowo po nurkowaniu, ale to jest prawda. Świat podwodny coraz bardziej nas zaskakuje, ponieważ jest przepiękny. Coral Garden, tak. W okolicy, nie, pięknie było naprawdę. Tak, półtorej godzinki tylko wynurzaliśmy się po to, żeby zaczerpnąć powietrza i już nurka pod wodę dawaliśmy. No i jeszcze czekają nas dwie wyspy, więc dzisiaj intensywny dzień. A ja już nie mam siły. Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Dopłynęliśmy na kolejną wyspę. Trochę nam zajęło półtorej godziny. Jechaliśmy, płynęliśmy. Po drodze prawie straciliśmy drona. Co, ananasy? Po drodze prawie straciliśmy drona, właśnie. Brakło nam 5 metrów, żeby go stracić, ponieważ kręciliśmy na łódce, jak sobie płyniemy. I była słaba bateria i włączył się Return to Home, który chciałem wyłączyć, ale aplikacja się zawiesiła. Miałeś mokre ręce. Miałem tak, mokry ekran w telefonie, aplikacja się zawiesiła. I prawie... Prawie nam padł do wody. Do wody, ale nie wiem, 5 metrów chyba nad wodą się odblokowało i udało się im wylądować na łódce szczęśliwie, także był stresik. Jesteśmy na wyspie, której nazwy nie znamy, ale się dowiemy. I będziemy tutaj pływać z żółwiami. Można też tutaj pływać z rybkami. My teraz wybraliśmy sobie żółwie. To był znak na żółwia. Jak zobaczysz, to daj znać.
byliśmy na Virgin Island. Z tego, co nam się wydaje, to ta wyspa tworzy się chyba tylko jak pojawia się i znika. Pojawia się i znika. Bo piasek jest cały mokry i tak sobie momentami jest woda, momentami nie ma. Tak, chyba tu jak jest przypływ, woda się podniesie gdzieś, nie wiem, 30 cm, pół metra, to tej wyspy nie ma już. O, a tam są lasy namorzowe. No te lasy to dużo powiedziane, to są 7 drzewek. Ale idziemy zobaczyć lasy. Czy my wam w ogóle powiedzieliśmy, że widzieliśmy rekina? Tak, przed chwilką widzieliśmy ogromnego rekina wielorybiego, takie bydle, takie takie ogromne. Was 8 metrów miał. Jak najwięcej. Płynęliśmy łódką, nagle kapitan nam powiedział, że patrzcie, tam jest rekin, nie? Tak, zatrzymał się, no już na szybko wskoczyła do wody. Ubraliśmy płetwy, ubraliśmy maski, ja skoczyłam pierwsza i się normalnie przeraziłam. I prawie, że wyskoczyła od razu. Nie, no aż tak to nie. Nakręcałam dzielnie, bo był tak ogromny. Jeszcze potem się obrócił w moją stronę i tak nagle płynął do mnie. Była z nim twarzą twarz. Ale mega wrażenie, jest ogromny, wow. Po prostu. Na szczęście one są przyjacielskie. Tak. Ale jakbym z takiego zobaczył, który jest groźny dla ludzi, to chyba bym zaczął biec po wodzie, albo nie, wyskoczył z siebie. Nie udało nam się zobaczyć dzisiaj delfinów, ale przynajmniej widzieliśmy rekina. Tak, dokładnie. Niestety za długo go nie mogliśmy oglądać, ponieważ zatrzymał się tam jeszcze dwie inne łódki i z jednej łódki wyskoczyła para turystów, i rekin był bliżej ich. Z ich strony płynął. I niestety okazali się oni debilami, ponieważ zaczęli bardzo blisko go podpływać. A później jeden gość z premedytacją go dotknął. I rekin po prostu się wystraszył i uciekł. Straszył, tak machnął ogonem i po prostu uciekł. Nie uciekł, także no... Wspólnie nie dotykamy dzikich zwierząt, które spotykamy w wodzie, nie dotykamy rafy, nie dotykamy żółwi. Naprawdę szanujmy to, że jesteśmy gośćmi u nich w morzu i po prostu możemy na nich patrzeć, ale... Podglądać, ale... Ale nie dotykajmy, no nie każdy lubi jak się dotyka. Wy też pewnie nie lubicie, jakby ktoś obcy podszedł do was na ulicy i was dotknął. No właśnie. To są dzikie zwierzęta i no nie powinno się ich dotykać. Byliśmy w Oslo i tam też była możliwość zobaczenia tychże rekinów, ale odpuściliśmy, bo słyszeliśmy opinię, że tam te rekiny nie mają do końca dobrze, bo ci przewodnicy tam dotykają jakimiś tyczkami, żeby, nie wiem, zachęcić, żeby podpłynęły bliżej turystów, czy odstraszają. Karmią. Znaczy, żeby na 100% były te rekiny. Tak, a tutaj mieliśmy niebywałego farta, bo spotkaliśmy go przez przypadek. W naturalnym środowisku. Teraz takim będziemy się wozić. Ale co, jedziemy. Ja to muszę nagrać, bo to... Z takim czymś to jeszcze nie jechaliśmy. Jak część. Tak, tutaj jedziemy. Trochę ciasny, ale własny. Czteroosobowy motor. Z zostawką. Ale szyba jest. Wchodzimy w strefę ciszy. Wyraki... Śpią w dzień, ponieważ są aktywne w nocy i potrzebują ciszy. Wejście kosztuje 60 peso osoby. Można kupić jajko albo ciastka. Bierze pani udział w quizie. Czy tarsier jest małpa? Nie, nie jest. Czy tarsier to gatunek zagrożony? Tak. 20% szans na to, żeby zniknąć z tego świata w ciągu 20 lat. Co jest za tarsier? Są owadożerne. Tarsiery żyją w nocy. Obracać go 180 stopni w każdą stronę. Skupiać. I wiadomo, skąd jest nazwa? Od najdłuższej jego kości. Tarsal bone. Są na Sepilok, na Borneo, w Indonezji na Tangkoko, w Brunei i tutaj na Filipinach. A to? No to jest mistrz Yoda przecież z tego, z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem. Porównanie, ponieważ mi się zrobiło, to trochę podobne są do gremlinów. Kilka ciekawostek na temat tarsierów. Ich ciało ma długość od 15 do 16 cm, a ogon jest dwa razy dłuższy, od 25 aż do 30 cm. Strasznie malutkie, ważą do 100 gramów. A jak urodzi się mały tarsier, waży 23 gramy, tak. I mogą mieć jednego rocznie, jednego dzieciaczka. Co najlepsze jest, oko. Jest jedno oko, jest większe od całego mózgu. Potrafią obracać głowę o 180 stopni w każdym kierunku.
I skaczą do 5 metrów. Tak, ponieważ mają bardzo takie długie nogi. Jak? No, takie. Takie, no. Takie maluchy. Co nas troszkę zdziwiło, bo to jest sanktuarium, które jest ogólnie polecane, jako sprawdzone, ale jak weszliśmy do niego... Znaczy, my ogólnie tak sprawdzaliśmy wcześniej do sanktuarium, no i ma takie podzielone opinie. Znaczy, więcej ma więcej dobrych pozytywnych opinii i byliśmy... Zastanawialiśmy się, czy to przyjeżdżać w ogóle. Ale chcieliśmy to sprawdzić na własne oczy. Jeżeli chodzi o te tersjery, no to nie zauważylibyśmy, żeby ktokolwiek... Nie są zamknięte w żadnych klatkach, tak, to nie. Ani jakieś ograniczone. Jedyne, co nas dziwiło, że wszystkie są poustawiane obok... Przy ścieżce, że stoi ścieżki. Przewodnik czy tam guide i pokazuje, gdzie jest tersjer. Tak troszkę to trochę ustawione wyglądało. Bardzo dobrze, że dbają o ciszę, także tak, to naprawdę jest cichutko. Jest cichutko, jak makiem zasiał, więc to jest akurat pod tym względem super. Przejechaliśmy pod drugie centrum, gdzie są tersjery, ale nie wchodzimy tam, ponieważ przeczytaliśmy opinię. Jest dużo złych, że one są tutaj źle traktowane, jest głośno, jest to złe miejsce to dla nich. Widać już na samym wstępie, że to jest po prostu pełno. Nawiązaliśmy współpracę z hotelem, który chce rozpromować swoje miejsce i wyspę. Mamy dzisiaj całodzienną wycieczkę do countryside na Bohol. Między innymi były w tym dwa miejsca, gdzie można spotkać wraki. Pierwsze sanktuarium, w którym byliśmy, było ok. Teraz przyjechaliśmy do tego drugiego, dużo większego centrum, gdzie jest około 20-30 wraków. I już na samym wstępie nie spodobało nam się. Przede wszystkim czytaliśmy też opinie, żeby tu nie przyjeżdżać. Zapewniali nas ci właściciele hotelu, że jest ok. My przyjechaliśmy na miejsce, żeby sami to jakby sprawdzić i nie jest okej. Okay. Przyjeżdżają tam naprawdę tabuny turystów. Ja nie wierzę, że tam jest cicho. Nie weszliśmy do środka, ale nie ma szans, żeby po prostu tyle turystów, które tam przyjeżdża, zachowywało się cicho. Także co, no sprzeciwiliśmy się i no, powiedzieliśmy, że niestety nie wejdziemy tam. No bo to jest coś, co jest niezgodne z naszymi przekonaniami. Tak, bo przecież muzyka fińska musi być, nie? Głośniki. Nie można przyjść, popatrzeć na naturę, posłuchać natury. Nie! Trzeba przyjść ze swoją muzyką i przeszkadzać innym. Wycieczki dzisiejszego dnia, wodospad Kałasan. Okazuje się, że na wyspie Bohol jest również wodospad Kałasan. Bo zazdrościli. Zobaczymy, czy równie piękne. To trochę mierna podróbka Kałasanu z Sebu. I tak trochę jakby mniej wody. No niestety nie ma tam nawet porównania. Kolor wody. Tylko nazwa jest ta sama. Bohol, ostatni dzień, w sumie Pangleo. Ostatni dzień. Jak to ostatni? Ruszamy w końcu odkrywać okolice. Jedziemy na Aloda Beach, podobno najbardziej zatłoczoną plażę w okolicy. Zobaczymy. No i poplątamy się trochę. Tam. Poplątamy się trochę. Patrzcie, jakie mamy fajne kaski. No nic. Trochę nam zeszło z projektem, który robiliśmy dla hotelu. I sami nie za bardzo tutaj mogliśmy cokolwiek nakręcać, ale coś mam, przemycimy trochę materiału. Te kaski tutaj robią na jakieś gigantyczne głowy. Chciałam taką małą. Co tam, Crazy Frogu? Jedziemy! To słynna Alona Beach, tyle że jej koniec. Główna część wygląda zupełnie inaczej.
Tak. Wcale tam nie jest tak cicho i spokojnie. Trochę przypomina jak plaża w Mielnie. Tak powstają zdjęcia Couple Away. To jest nasz asystent. Zawsze mu się chce, nie ma ludzi. Może pracować w trudnych warunkach. I za darmo. Tak zaparkowaliśmy łódkę. Trochę nas wyniosło. Nieźle, nie? Trochę łódek tak zaparkowało w sumie, jakby. Wiesz, z nas przykład. Nie, no tak poważnie, jest taki odpływ tutaj. Zobaczcie, plaża się dopiero zaczyna tam. A tutaj powinna być woda, która jest dopiero tam. Nie ma wody. Przed chwilą widzieliśmy dwie dziewczynki, które wynosiły z wody chyba z 10 takich ogromnych rozgwiazd. I zastanawiamy się, co oni z nimi robią. Poszliśmy kawałek dalej i faktycznie są tam rozgwiazdy, które przez to, że jest odpływ, są bardzo blisko brzegu. I nawet niektóre znaleźliśmy już na piasku. Tak. Pamiętajcie, że to, co jest w wodzie, zostaje w wodzie. Nie wynosimy takich rzeczy jak rozgwiazda, rafa koralowa. To po prostu zostaje w wodzie. To tam żyje i już tam powinno, więc nie zabijajmy, nie niszczmy tego, co jest, co stworzyła Matka Natura. I nie zabierajmy tego, co nie jest nasze. Dubel 78, Justyna zaczyna. Kończymy naszą przygodę na wyspie Pamilakan i Bohol. Ty jesteś kuźwa na Pamilakanie. Szósty raz to nagrywamy. Pamilakan i Kabasak. No widzicie, kurwa, żyć się nie da. Przepraszam, proszę Państwa, tego się nie da. Byliśmy tutaj 5 dni, nocowaliśmy na wyspie Panglao, nawiązaliśmy współpracę z hotelem, dla którego robiliśmy filmik i zdjęcia, ale tu nie o tym. Powoli żegnamy się z Panglao i z Bohol. Jutro z rana łapiemy prom i płyniemy na Sikihor. Podsumowanie krótkie tego pobytu. Co nam się podobało, co nam się nie podobało? Byliśmy 5 dni. Widzieliśmy Bohol, widzieliśmy wyspę Panglao, Pamilakan i Kabasak. Bardzo nam się podobało nurkowanie, bardzo bogata rafa koralowa wokół Pamilakan i Kabasak. Spotkaliśmy rekina, za to najwięcej punktów. Poza tym Panglao bardzo turystyczne, dużo Chińczyków. Plaże średnie, jedzenie filipińskie. Szału Nimo. Bardzo średnie, więcej kuchni zachodniej niż filipińskiej. Mięsko z mięskiem, z mięsem. Wszędzie kurczaki z rożna, mięso zgrillowane. Duży plus za piekarnie, które są wszędzie. I wszędzie jest co innego. Jeżeli chodzi o Bohol. No to szału nie ma. Wzgórza czekoladowe z Panglao są bardzo daleko, jedzie się 2 godziny. Jeśli tam nie pojedziecie, nic naprawdę się nie stanie. Wodospad Kawasar, byliśmy w porze suchej, prawie wody nie było, ale w porównaniu do tego do Cebu też dużo słabiej. Mimo tego, że jest taka sama pora, a na Cebu jest dosyć dużo wody. Tak. Jeżeli chodzi o ceny, noclegi zaczynają się od około 10 dolarów za noc. Jedzenie, na przykład pizza 300-350 peso. Czyli około 25 zł. No, jakoś tak. Średnio za pizzę. Tak, wynajęcie skuterka od 350 peso można znaleźć, zazwyczaj są w granicach 500 peso, czyli do 10 dolarów. Co jest w sumie, znaczy zdziwiło nas cenowo woda. Woda jest, tak, dosyć droga. Woda kosztuje prawie dolara. Jest tak. Droższa niż cola. Tak. Ile kosztuje piwo? Piwo kosztuje dolara. Rum takie kosztuje też dolara. Tak, rum też kosztuje dolara. Idziemy już na ostatni zachód. Chodź pieszku. Siemka. Cześć. Co to ma działoczku? Tu za stróbka Maścia. Co to się stanęło? Widzimy się jutro na promie. I żegnamy z wyspą Panglao i Bohol. Dziękujemy za uwagę. Jako że jesteśmy w Azji. Wersja filipińska tuktuków. Ten tuktuk to prawdziwy wypas. Patrzcie, jaką ma kolumnę. Jest Jezus, są kwiatki, wiaderko, różaniec. Co ma? Zestaw nagłaśniający. To jest lepsze? Przerobione dostawczaki. A w środku kanapa. I jedziemy. Idę obczaić miejscówkę na zachód słońca. Jakieś piękne lasy na morzu nowe. Będzie fajnie. No już tak trochę słońce zaszło, ale kolory są fajne. No tu pan ma kurczaka. Niektórzy mają pieski, kotki, chomiki, świnki morskie.
Na Filipinach są to koguty. Jak dzieciaki reagują na drona? Wszyscy wokół Pawła. Jest telewizja. Czekamy na prom i jedziemy na Sihiroi. Łapka w górę, subskrybujemy, szerujemy. Komentarz będzie nam bardzo miło. Pozdrawiamy. Dzięki.